Witam Państwa, Grażyna Rakowicz. Jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zarazem wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie pośle, dzisiaj w Przysieku o swojej sytuacji rozmawiali rolnicy, ale także wczoraj, w środę, rolnicy protestowali w Warszawie, twierdząc między innymi, zacytuję wypowiedź, Polska jest zalewana towarami z całego świata, które bardzo często są u nas przekładane w polskie opakowania, co prowadzi do tego, że polscy rolnicy nie są w stanie wyprzedać swoich plonów. Jak pan poseł skomentuje te słowa? W dużej mierze to jest prawda, ale też trzeba wziąć pod uwagę szereg innych elementów. Problem polskiego rolnictwa to jest problem nie tyle zarządzania tym rolnictwem, jest to problem strukturalny. Polska staje się krajem nadwyżkowym w wielu dziedzinach, między innymi warzywa, drób, przetwory mleczne. Dość powiedzieć, że drobiu musimy eksportować około 60%, a mleka i jego przetworów około 40%. Polacy nie są w stanie zjeść tyle, ile rolnictwo produkuje. To samo zresztą dotyczy owoców i warzyw. Jesteśmy liczącym się producentem. Jednocześnie jesteśmy w ramach Unii Europejskiej. Nie można wprowadzić żadnych zakazów, szlabanów na granicach. Transport jest coraz łatwiejszy i relatywnie coraz tańszy. W związku z tym tak niestety to jest, że jeżeli w danym okresie są tańsze ziemniaki gdzieś tam w Hiszpanii na przykład, czy truskawki, to one trafiają na polski rynek. Oczywiście obowiązkiem władz jest pilnowanie bezpieczeństwa żywności, czyli sprawdzanie, czy te owoce, czy ta żywność, która do Polski spływa, przyjeżdża, którą kupują Polacy, czy jest bezpieczna, czy jest zdrowa, czy nie ma jakichś pozostałości środków chemicznych i tak dalej. Ale to jest pod kontrolą i niestety, wbrew temu, co niektórzy rolnicy sądzą, nie są przekroczone normy bezpieczeństwa zawartości różnych substancji chemicznych, czyli nie można zabronić jakby przywiezienia ich do Polski. No właśnie, bo rolnicy także i w minioną środę wskazywali, że w marketach nie kupi się polskiego ziemniaka, a tych produktów, które rolnicy nazywają śmieciami z całego świata, nikt nie bada. Nie, one są badane. Problem jest, rolnicy słusznie tutaj dotykają chłonności rynku. Bo przecież każdym właściwie najważniejszym rynkiem dla rolnictwa w każdym kraju jest rynek wewnętrzny, czyli właśnie konsumenci, społeczeństwo, które to kupuje. My, kiedy wpuściliśmy do Polski, mówię my jako Polska, bo ja byłem temu przeciwny, wpuściliśmy do Polski zagraniczne supermarkety, nie zastrzegliśmy, a inne kraje tak zrobiły, że te supermarkety muszą kupować jakąś określoną ilość żywności, 50-70% z rynku lokalnego, regionalnego czy z danego kraju. Dlatego te sieci handlowe stały się właściwie kanałami importu żywności z innych krajów, bo właściciele tych sieci, Niemcy, Holendrzy, Francuzi, Anglicy, Portugalczycy, no mają podpisane umowy z rolnikami w Hiszpanii czy w północnej Afryce i stamtąd sprowadzają. Chcemy temu przeciwdziałać przez odwołanie się wprost do konsumentów. Od roku funkcjonuje taki dobrowolny znak produkt polski. To jest biało-czerwona chorągiewka. Bardzo bym prosił konsumentów, tych, którzy również słuchają naszego programu, żeby starali się szukać w sklepach produktów oznaczonych tą biało-czerwoną flagą i napisem produkt polski, dlatego że jest wtedy gwarancja, że ten produkt jest wytworzony z surowców, które w Polsce urosły, czy które zwierząt, które tu się urodziły. To jest jakiś sposób na szukanie żywności lepszej, smaczniejszej, zdrowszej, bezpieczniejszej, często tańszej, ale pochodzącej z Polski. Chociaż argumentem na to, że te kontrole jednak są, może być działanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które ostrzega przed bakterią, która jest w ziemniakach pochodzenia egipskiego. Ona oczywiście nie grozi, jak się wskazuje, i człowiekowi, i zwierzętom, ale może zagrozić wyginięciu około 200 gatunków roślin. Ale co ciekawe jeszcze w tym wszystkim, te ziemniaki nie zostały sprowadzone bezpośrednio z Egiptu, tylko właśnie z krajów, o czym pan poseł przed chwilą mówił, z Europy Zachodniej. I właśnie ministerstwo w tym momencie wystąpiło o zakaz importu tych ziemniaków. Działają służby, jest Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, są laboratoria, które choroby, szczególnie te kwarantannowe, te, które są zagrożeniem dla roślin czy zwierząt w Polsce, wychwytują. Natomiast
Sprawność administracji to jest jedno, a drugie, chłonność rynku. Polacy, jeżeli dobrze życzą swojemu rolnictwu, rolnikom, powinni starać się szukać polskiej żywności. To jest wręcz działanie patriotyczne w tej chwili, bo los rolników jest w rękach konsumentów. Oczywiście można poprawić efektywność rolnictwa, należy to czynić. Również to, co słabo rolnikom, jestem jednym z nich przecież i doskonale znam nastroje wśród rolników, co rolnikom ciężko przychodzi do zaakceptowania. Rolnictwo w Europie Zachodniej jest zorganizowane w ramach grup producenckich. O różnej formie prawnej, ale rolnicy praktycznie nie działają w pojedynkę. Razem próbują zaopatrywać swoje gospodarstwa, żeby troszeczkę z marży uszczknąć od handlowców. Razem przygotowują większe ilości towaru, razem tym towarem handlują. Nie robią tego w pojedynkę. My jesteśmy indywidualiści, my się obrażamy, nie chcemy z nikim innym współpracować, ale to są potem konsekwencje. A ten pomysł rolników, ten proceder zatrzymać, chodzi o przypakowywanie tych produktów zagranicznych w opakowania z polskimi emblematami, żeby go ukrócić poprzez na przykład podwyższenie kar, jest realny? Tak, to powinno być wprowadzane, ponieważ konsument nie może być wprowadzany w błąd. On może kupić, co chce. No, żyjemy w wolnym kraju, zresztą i te protesty rolników też pokazują, że jest demokracja, każdy może protestować, bronić swoich interesów. Rolnicy zresztą protestują i w innych krajach. Niedawno były protesty w Bułgarii, w Czechach, w Niemczech, Francji, bo sytuacja wszędzie jest trudna. To nie jest tak, że tylko w Polsce. Natomiast konsument musi mieć pewność, że to, co kupuje, to, co jest na opakowaniu opisane, to faktycznie jest w środku. Dlatego jeżeli ktoś oszukuje, przesypuje winne opakowania, to wprowadza w błąd konsumenta. On jeżeli chce kupić hiszpańskie, to kupi hiszpańskie, ale musi wiedzieć, że to są hiszpańskie, a nie udające polskie. I to powinny być absolutnie bardzo ostre kary. Produkt musi być wiarygodny. Niestety jest, panie redaktorze, sytuacja inna. Na przykład część naszych produktów jest sprzedawana na świat w opakowaniach na przykład holenderskich, bo Polacy się nie przebiją. Na przykład polska cebula, która nam się wydaje, że jest bardzo dobra, jakościowo znakomita i tak dalej. W naszym województwie na Kujawach ogromne plantacje. Bardzo często gdzieś jeździ po świecie, bo w workach holenderskich, bo to Holendrzy wypracowali jakość swoich produktów, wypromowali produkt holenderski, więc handlarze czasami kupują gdzie indziej, a przesypują w opakowania holenderskie. A jeśli chodzi o wspomniane przez pana posła także te protesty rolników w Polsce, rolnicy mówią, że będzie ich więcej, będą bardziej drastyczne, będą bardziej uciążliwe. Zasadne? Przede wszystkim ja jestem absolutnie przekonany jako jeden z rolników, że sprawy polskiego rolnictwa nie mogą być rozstrzygane gdzieś tam w protestach. To jest za poważny dział. Również przekonanie, że minister ten czy inny jest w stanie przeciwdziałać wszystkim sytuacjom trudnym czy patologicznym, jest nieporozumieniem. Ministrowie mają coraz mniej do powiedzenia. Jest wolny rynek europejski, jesteśmy w Unii Europejskiej, nasze produkty. My 80% eksportu lokujemy w Europie Zachodniej. Gdyby nie ten eksport, to my byśmy się zadusili od nadmiaru żywności. Natomiast wydaje się, że jest jakiś błąd, jakiś problem w komunikowaniu się władzy, ministerstwa z rolnikami, z przedstawicielami rolników. Owszem, może niektórzy z nich, bo znam część tych protestujących, to są byli działacze na przykład samoobrony, którzy może chcą w ten sposób zamanifestować, że istnieją, może chcą do polityki wrócić, ale to są jakieś tam pojedyncze osoby. Czyli ten protest, chce pan poseł powiedzieć, nie do końca zasadny jednak? Nie, zasadny, ale protest jest ostatecznością. Przede wszystkim trzeba rozmawiać, wytłumaczyć sobie wzajemnie, jakie są ograniczenia, jakie są utrudnienia, o czym się decyduje w Brukseli, a nie w Warszawie, na czym polega wspólny rynek, również jakie obowiązki i zadania sami rolnicy muszą na siebie przyjmować. Ja w tej chwili jeżdżę dużo po Polsce w ramach takiej grupy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wąskiej grupy, rozmawiać z mieszkańcami Polski. Nie wiem, czy to jest wyróżnienie, no pewnie tak, ale to są trudne rozmowy, bo głównie jeżdżę do tych powiatów, gdzie jest istotne rolnictwo. A słyszy pan te argumenty? Tak, ale jeżeli usiądziemy i na spokojnie rozmawiamy, długo, nie hasełka, nie jakieś takie mówienie głupot za przeproszeniem, tylko długa, poważna rozmowa.
o tym, jak rolnictwo należałoby skonstruować, jakie są również obowiązki samego rolnika, jak się organizować, żeby wzmocnić swoją pozycję na rynku, jak szukać dojścia do konsumentów, na przykład cały wielki ruch, który się powinien rozwijać w sprzedaży bezpośredniej. Wprowadziliśmy ustawy, rolniczy handel detaliczny, rolnik nie musi sprzedawać do pośrednika. Może legalnie, w zgodzie z prawem, uzyskując na tym lepszą cenę, sprzedawać bezpośrednio do konsumentów. Pan poseł rozmawia z rolnikami o tym, co się okazuje. Jak z tymi rolnikami rozmawiam, oni mówią, no ma pan rację, no to bierzmy się wszyscy razem do roboty, coś musi zrobić władza, to są obowiązki władzy, trzeba poprawić funkcjonowanie administracji, tych urzędów różnych, które często wymyślają niepotrzebne, biurokratyczne, różnego rodzaju utrudnienia, rolników to irytuje, ale również ileś obowiązków muszą na siebie przyjąć rolnicy, oni również muszą rozumieć, że to rolnictwo się zmienia, na naszych oczach się zmienia. To jest to, co było 10 czy 20 lat temu, to już jest prehistoria. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie, troszeczkę może inne, ale też dotyczące sytuacji w rolnictwie. Rośnie ilość afrykańskiego pomoru świń. 22 maja było aż 110 ognisk zdiagnozowanych. Jak pan ocenia tę sytuację, ale może inaczej jeszcze zapytam, co robić, żeby opanować tę sytuację? Sprawa jest bardzo trudna. To jest właściwie plaga egipska XXI wieku. Ona występuje zresztą, afrykański pomór, wirus, nieszkodliwy dla ludzi i dla innych gatunków zwierząt, natomiast szkodliwy dla dzików i dla świń domowych. Występuje w innych krajach Europy, to nas nie cieszy. W Polsce szczęśliwie nie przybywa jakoś lawinowo ognisk w stadach hodowlanych. Natomiast jest bardzo dużo chorych dzików, zdechłych dzików, które gdzieś tam w lasach leżą i te choroby są... 2166. Tak, i one muszą sztuk być zbierane i utylizowane, ponieważ ich rozkładające się ciało może zakażać poprzez ptaki, gryzonie, może i owady, może zakażać inne zwierzęta. Co zrobić, żeby tę sytuację opanować? Jest realizowany w tej chwili bardzo duży, masywny program bioasekuracji. To jest dedykowany rolnikom i rolnicy muszą, czy im się to podoba, czy nie, zrozumieć, że trzeba odizolować gospodarstwo od czynników zewnętrznych. Nie dopuścić do tego, żeby świnie, które są hodowane w chlewni, miały kontakt z innymi gatunkami, z gryzoniami, czy ze zwierzętami domowymi, które mogły iść do lasu i gdzieś tego chorego dzika dotykać. Trzeba odizolować możliwość przewiezienia na kołach, na środkach transportu, na błocie, na butach, na ubraniu. Czyli tego rolnicy nie do końca... Niektórzy uważają, że to jest głupie, że to niepotrzebne, że to właściwie wymysł weterynarzy, nie rozumiejąc, że jeżeli zawlecze chorobę do swojego gospodarstwa, to zniszczy nie tylko to swoje gospodarstwo, ale zniszczy hodowlę świń w powiecie czy w województwie. I drugie, trzeba dokonać depopulacji dzików. To się dzieje, tych dzików zostało już dużo wybitych i muszą to zrobić myśliwi. Nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Niektórzy mówią, że wojsko, się naoglądali, nie wiem, Francisa Forda Coppoli, Czas Apokalipsy, że tam helikoptery gdzieś po Wietnamie latały. Nie, to muszą zrobić myśliwi. Z tym były problemy. A płot na granicy wschodniej, o czym się mówi? Jest sprawa dyskusyjna. Płot ma kosztować około ćwierć miliarda złotych, 250 milionów złotych. Ma mieć 1000 kilometrów długości. I właściwie do końca nie wiadomo, czy on zabezpieczy przed napływem chorych dzików z Białorusi czy z Ukrainy. Tym bardziej, że będzie przechodził przez bagna, przez wodę, przez Bug, przez puszczę. Przetnie również szlaki migracyjne innych gatunków zwierząt. Czekamy na opinię Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, EFSA. To jest autoryzowany przez Komisję Europejską urząd. Oni mają się w ciągu najbliższych, myślę, 2 miesięcy wypowiedzieć, czy jest w ogóle sens budowania tego płotu. Mnie się wydaje, że sensu wielkiego nie ma. Należy te pieniądze przeznaczyć na bioasekurację dla rolników i dla myśliwych, żeby chętniej chcieli polować na dziki. I tu niestety, panie pośle, musimy postawić kropkę w naszej rozmowie. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zarazem wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był moim i państwa gościem. Kolejna rozmowa jak zawsze o tej porze. Zapraszam już teraz. Do zobaczenia.